Nie tylko wielki sport i wielkie nazwiska mogą liczyć na przychylność suwalskiego samorządu. Aż dziewięć lokalnych klubów sportowych otrzymało wsparcie umożliwiające rozwój sportu w mieście w 2022 roku. Ogółem do klubów trafi blisko 700 tysięcy złotych. Największa kwota, blisko 146 tysięcy złotych, trafi do wigier suwałki na szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży. Druga co do wartości dotacja to wsparcie dla suwalskiego uczniowskiego klubu sportowego siatkówki w wysokości 100 tysięcy 96 tysięcy trafia do żeglarzy. Miasto wsparło również szkolenia lekkoatletyczne, badmintonowe, szachowe. Realizację zadań szkoleniowych powierzono również Subalskiemu Klubowi Karate Kyokushin.